Buongiorno. Sì, Daudre. Conversazione italiana, siamo alla ricerca di angoli italiani a Varsavia, una città che sembra severa e nordica, ma alla fine c'ha molte relazioni antiche e legami con l'Italia. Dzisiaj z włoską Warszawą jesteśmy w poszukiwaniu jakichkolwiek korzeni pozostałości Włoch w Warszawie. Warszawa to miasto, które wydaje się zimne i odległe od historii i kultury Włoch, ale to jest tylko pozór. Tak naprawdę ma bardzo dużo wspólnego z Włochami, czyli z Bel Paese. Oggi abbiamo scoperto la via di Marcello Bacciarelli, che in polacco, in genitivo, fa Ulica Marcellego Bacciarelliego. Tak, tak Sebastian. Prawda? Tak, to prawda, bo teraz odmieniamy tą ulicę w dopełniaczu, czyli Marcello Bacciarelli staje się ulicą Macciarellego Bacciarelliego. Siamo al confine tra due quartieri molto centrali, Varsavia, Śródmieście e Mokotów. Znajdujemy się w tym momencie pomiędzy centrum a dzielnicą, która nazywa się Mokotów. Ma alla fine chi era Bacciarelli? Bacciarelli era un pittore nato nel 1731 a Roma e che dopo gli studi è stato chiamato a Dresda da Federico e Sassonia, ma nel suo destino non c'era la Germania, c'era Varsavia. Le vicende della storia portano infatti Federico di Sassonia a diventare re di Polonia e Bacciarelli lo seguirà a Varsavia. No właśnie, no ale kim był ten Marcello Bacciarelli, ten sławny Marcello? On był malarzem z Rzymu, który został zaproszony do Drezna na dwór Fryderyka Augusta, ale jego przeznaczeniem wcale nie były Niemcy, wcale nie było Drezno, ponieważ kiedy Fryderyk August został nominowany na króla Polski, on podążył za nim i tam się stał malarzem nadwornym, sławnym portrecistą wśród arystokracji polskiej. Il destino era Varsavia, tant'è che perfino quando Bacciarelli va per due anni alla corte di Maria Teresa d'Austria non c'è niente da fare, dopo un po' ritorna a Varsavia. Torna a Varsavia e nel frattempo è salito al trono Stanisław Poniatowski. Bacciarelli è molto apprezzato da Poniatowski, che aveva conosciuto nella sua prima esperienza a Varsavia, e Poniatowski lo nomina, gli dà l'incarico di creare una scuola di pittura a Varsavia e gli dà un titolo nobiliare. E la storia di Bacciarelli si lega definitivamente con Varsavia. Bacciarelli resterà fino alla morte, fino al 1818 a Varsavia. Invece la storia della Polonia, purtroppo, di Poniatowski è più triste, perché nel 1795 la Polonia cade, Poniatowski deve abdicare e lasciare Varsavia. No właśnie, Marcello Bacciarelli wraca do Drezna, jest daleko od Polski, ale tak naprawdę jego przeznaczeniem jest zawsze Polska i miasto nad Wisłą. Wraca wtedy, kiedy Poniatowski staje się królem, zostaje nominowany na króla i Poniatowski ma bardzo dużo do czynienia z Bacciarellim, ponieważ zleca mu stworzenie szkoły malarstwa. Niestety w 1795 roku, jak wiemy, Polska znika z mapy, ponieważ trzeci rozbiór Polski znika pomiędzy Austrią, Prusami a Rosją. Poniatowski abdykuje, ale Bacciarelli zostaje cały czas w Polsce, aż do swojej śmierci. Przed swoją śmiercią, jeszcze dwa lata przed śmiercią, zostaje nominowany na honorowego profesora Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Brava Paolina, due anni prima della sua morte Bacciarelli è stato nominato professore onorario all'Università Artistica di Varsavia. Ora però vediamo se, non so se sappiamo se gli italiani conoscono Bacciarelli o i polacchi lo conoscono, ma adesso faremo una prova chiedendo per strada. Non wiemy ilu Włochów tak naprawdę zna Bacciarelliego, ale może któryś z Polaków wie kim był ten sławny malarz. Musimy się zapytać, pani co zna, to jest za kto jest Marcello Bacciarelliego? Nie, na pewno? Na pewno. Ale to prawdopodobnie z Włoch. O, i pomóc na czas Poniatowski. O, brawo, świetnie, malarz. Nie, 19. Bardzo blisko, troszeczkę wcześniej. 18. 18 wiek, druga połowa 18 wieku. No to August Poniatowski. Brawo. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Kto jest Marcello Bacciarelli? Nie. Wiesz, kto jest Marcello Bacciarelli? Mężczyzna artystą. Tak, qualche polacco sa chi è Marcello Bacciarelli. Per gli interessati ricordiamo che al Museo Nazionale Polacco ci sono un sacco di opere di Marcello Bacciarelli e anche al Castello Reale ci sono delle opere di Bacciarelli. No właśnie, jednak niektórzy Polacy wiedzą, kim był sławny Marcello Bacciarelli, a dla tych, którzy są bardziej zainteresowani, polecamy Muzeum Narodowe, gdzie możemy znaleźć bardzo dużo dzieł Bacciarelliego i w Castello Reale. Do zobaczenia na razie con Varsavia Italiana. Grazie, arrivederci.